Raport sytuacji na froncie. Most krymski. Cisza przed burzą. Trzy główne wątki tego raportu z Ukrainy. Zapraszam do wysłuchania. Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Polskie Wojnie i zapraszam do obejrzenia raportu z walk na Ukrainie za dzień 9 października 2022 roku. Zanim jednak przejdziemy do nagrania, to oczywiście tradycyjna prośba, że jeżeli spodobał Wam się materiał, który dla Was przygotowałem, to bardzo proszę o zalajkowanie, zasubskrybowanie, skomentowanie na dole, przesłanie do znajomych, no i oczywiście możecie wesprzeć moją osobę w kanale Patronite, gdzieś tutaj w tym miejscu. I zanim przejdziemy do właściwego odcinka, chwila reklamy. I oczywiście przypominam, że sponsorem odcinka jest Fundacja na Rzecz Uczciwej Bankowości, która od ponad 10 lat zajmuje się analizą prawną dokumentów finansowych i pomaga ludziom, którzy są oszukiwani. Fundacja zajmuje się kredytami, ubezpieczeniami, polisolokatami, odszkodowaniami i innymi produktami, z których kiedyś tam korzystaliście, a które mogły zawierać różne klauzule, które były dla Was bardzo niekorzystne. No i co robi Fundacja? Oczywiście, ponieważ współpracujemy już od kilku miesięcy, mam dla Was związaną z tą współpracą promocję. Na hasło Polski o wojnie analiza Waszej umowy jest bezpłatna. Jeżeli ta umowa będzie się kwalifikowała do podjęcia dalszych kroków, to Fundacja oferuje renomowane i doświadczone kancelarie za około 50% ich normalnej stawki rynkowej. Tak? Oczywiście nikt nie poprowadzi Waszej sprawy za darmo, ale w tym wypadku, jeżeli zrobicie to przez Fundację, no to będziecie mieć prowadzenie tej sprawy za 50% normalnej stawki rynkowej. Jeżeli chodzi o sprawy takie jak kredyty we franku i euro, Fundacja ma 7 lat doświadczenia, bardzo wysoką skuteczność. No i przede wszystkim warto pamiętać o tym, to jest bardzo, bardzo ważne, że Fundacja proponuje przeanalizowanie opłacalności proponowanej ugody, jaką bank Wam podsuwa. Fundacja zajmuje się też kredytami w dolarach i euro, zajmuje się kredytami, które zostały również spłacone i podejmuje się analizy różnych nietypowych umów. I co ważne, Fundacja nie odmówi nam pomocy, nawet jak macie tak zwane małe kredyty, tak? Czyli jeżeli dla dużych kancelarii jest to rzecz nieopłacalna, czyli tam kilka tysięcy złotych czy euro, no to dla Fundacji jest zupełnie inny punkt widzenia, ona chce Wam naprawdę pomóc i oczywiście nie za darmo podejmie się tego, tak? Jeżeli chodzi o kredyty gotówkowe, to też zachęcam do wysyłania swoich umów, jeżeli chodzi o kredyty gotówkowe i samochodowe do Fundacji. Analiza umowy jest za darmo na hasło Polski o wojnie. No jeżeli rośnie Wam rata kredytu, to też warto przekazać swoją umowę do analizy, ponieważ są duże szanse, że Fundacja obniży i ustabilizuje Wam ratę kredytu. Serio zachęcam do skorzystania z pomocy Fundacji i po tej reklamie zapraszam do obejrzenia odcinka. Mam nadzieję, że mój nowy, duży wskaźnik, kursor na ekranie się podoba i będzie wszystko czytelne i wyraźne. I słuchajcie, ważna uwaga na samym wstępie, a mianowicie kwestia tego, że prawdopodobnie Ukraińcy znowu mnie trolują w przesympatyczny sposób i jutro coś się zacznie, ponieważ to, co w tej chwili widać na froncie, to jest taka ewidentna ciesza przed burzą. Ta ukraińska ofensywa z początku zeszłego tygodnia musiała wyhamować, Ukraińcy musieli pociągnąć siły, więc coś się zacznie w przeciągu prawdopodobnie godzin, góra dwóch dni. Więc żebyście nie byli zaskoczeni, że w środę się pojawi update, nie stosujemy na polskim kanale jakichś trąceń angielskich, aktualizacja się pojawi, mam nadzieję. No i teraz przejdziemy do tego, co się obecnie zdarzyło i dzieje na odcinkach różnych. Odcinek chersoński. Na odcinku chersońskim, moi drodzy, w samym kierunku Chersonia nie zaznaczyłem tego, natomiast Ukraińcy stosują taki pressing, cisną tutaj w kierunku Chersonia, ale to nie jest forma ofensywy, to nie jest forma ataku. Ja bym powiedział, że to są takie działania mylące w wykonaniu przynajmniej trzech brygad, które mają nie pozwolić Rosjanom na luzowanie sił stąd i przerzucanie na północny wschód. Na północnym odcinku prawdopodobnie ta miejscowość tutaj została zajęta przez siły zbrojne Ukrainy, natomiast Rosjanie musieli się wycofać. Znowu nie jest to tak stuprocentowo pewne. Natomiast odcinek na zachód od Ingulca, tu jest rzeka Ingulec, tu tak się ładnie wije. Odcinek, słuchajcie, na zachód od Ingulca raczej jest odcinkiem, na którym Rosjanie są naciskani i tam jest próba niedopuszczenia do luzowania przez nich oddziałów, niż odcinkiem, na którym się toczą jakieś zasadnicze działania ofensywne. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek północno-wschodni, to jest ciekawie.
ponieważ informacje z połowy zeszłego tygodnia, z okolic środy, czyli zanim mnie COVID czy tam inna chińska grypa położyły do łóżka na 3 dni, także nie wiedziałem, jak się nazywam, z gorączką 40 stopni. Swoją drogą skończyło się przedwczoraj, jak nożem uciął. To okazuje się, moi drodzy, że Ukraińcy odnieśli mniejszy postęp w tej drugiego rzutu ofensywy niż to się wydawało, ale dalej te działania się toczą, one nie zostały zastopowane przez Rosjan. Dawidowy Brud oczywiście został zdobyty przez Ukraińców, natomiast wieść Mylowe, miasteczko, nie zostały zdobyte niestety. Teraz może nam się uda tutaj monstrualną, tak. Worożeńsko je też nie zostało zdobyte, niestety. Rosjanie tutaj się cofnęli całkiem spore siły i prawdopodobnie tutaj mają jakąś kolejną linię obrony, którą udało im się obsadzić. I aż do tej linii doszli Ukraińcy, ale oni nie przerwali działań ofensywnych, zatrzymali się tutaj i te działania wciąż prowadzą. I teraz tak, jeżeli chodzi o to, co tutaj widzimy. Tutaj można powiedzieć, że były takie informacje, że o Mylowe toczą się walki, że został zdobyty nawet Czerwony Jar w tym miejscu. No nie. Z czego to wynika? Słuchajcie, to wynika po pierwsze z naturalnych zniekształceń, które dzieją się podczas walk, a po drugie wynika to z tego, że Ukraińcy stosują bardzo dobre operacje takie psychologiczno-specjalne. W sumie dosłownie specjalne, ponieważ żołnierze ukraińskich sił specjalnych. No i tutaj okazało się, tak jak wspomniałem, że niestety postępy ukraińskie były troszkę mniejsze niż się wydawały, ale z czego to wynikało? Wynikało to z tego, że Ukraińcy stosują działania w sumie psychologiczno-specjalne, dosłownie. Ponieważ ukraińscy specjaliści, tak jak w Charkowskim, potrafią pojawić się na tle jakiegoś charakterystycznego punktu terenu, powiesić ukraińską flagę, zrobić sobie zdjęcie na przykład z lokalsami i powiedzieć, że zdobyli dany teren, mimo że de facto nie kontrolują specjalnie tego terenu, no bo trudno mówić o zdobyciu jakiejś miejscowości czy kontroli terenu, kiedy robi to kompania wojsk specjalnych niecała, albo Pluton, natomiast wpuszczane są potem zdjęcia do sieci, które mają dewastujący wpływ na morale rosyjskie, ponieważ Rosjanie, którzy mają fatalny obieg informacji, śledzą często Telegrama, śledzą Twittera, no i trafiają na informacje, że siły zbrojne Ukrainy są na przykład dużo dalej niż powinny być, albo że zdobyły coś, czego no, teoretycznie zająć nie powinny, i to wzbudza oczywiście panikę i czasami szok po stronie rosyjskiej. No i pozytywny efekt tego jest jeszcze taki, że Rosjanie w tym odcinku gdzieś koło Suchanowa solidnie postrzelali się. Tam podobno cały pluton rosyjski poszedł do piachu w momencie, jak zaczęli sami do siebie strzelać Rosjanie, ponieważ myśleli, że to są Ukraińcy, no bo przecież tutaj były wypuszczane na Twitterze informacje, że została zajęta miejscowość przez siły zbrojne Ukrainy, a to się okazuje, że Rosjanie rozstrzelali sami swoich w momencie wycofania właśnie przez takie akcje specjalne. Jak to wygląda sytuacja? Cisza przed burzą. Cisza przed burzą, ponieważ Ukraińcy zatrzymali się na razie albo zostali zatrzymani. Natomiast oni podciągają siły, podciągają uzupełnienia i moim zdaniem to w ciągu godzin, góra dwóch dni ruszy z powrotem na południe. Zobaczymy. Jest oczywiście wysyp zdjęć i filmów ze strony rosyjskiej, zwłaszcza z okolicy Dawidowego Brodu, pokazujących na atakowanie wojsk ukraińskich artylerią, śmigłowcami szturmowymi. No, Ukraińcy podnieśli pewne straty. No, można oceniać, że stracili około 20 różnych pojazdów ponad, jak się to pozlicza po filmach. Ale w skali, słuchajcie, zaangażowanych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no tak sześciu, w zasadzie siedmiu brygad i komponenty ósmej i dziewiątej niezaznaczone tutaj, to są straty kosmetyczne. Tak, wiem, że to brzmi strasznie i okropnie, ponieważ w tych kilkudziesięciu zniszczonych pojazdach zginęło przynajmniej około 100 żołnierzy. Natomiast no, jak się popatrzy z punktu widzenia koszt-efekt, no to jest poziom strat, który nie jest ani obezwładniający, ani istotny dla sił zbrojnych Ukrainy, więc tutaj Ukraińcy są w przewadze. Rosjanie zdołali odtworzyć jakąś linię obrony, natomiast ta linia obrony niekoniecznie pozwala na długotrwałą obronę. Zobaczymy, jak się wydarzy. W moim odczuciu to jest cisza przed burzą. A cisza przed burzą, w zasadzie nie przed burzą, a przed jakimś tsunami, to moim zdaniem jest na odcinku zaporożsko-donieckim, ponieważ tutaj, no, do czego przejdziemy potem w kwestii mostu, coś się moim zdaniem może wydarzyć, ponieważ kompletna, absolutna cisza, trwające hajmarsowanie. Pojawiają się informacje o jakichś dziwnych rotacjach jednostek ukraińskich między Zaporożem a Donieckiem, ale to takie bardziej plotki. Więc coś się tutaj może wydarzyć i pytanie, jakie byłyby możliwe osie natarcia, czy to będzie Mariupol, czy to będzie Bierdańsk, czy to będzie Melitpol.
Melitopol, Matko Boska, sorry. Tak. Może namnożyły mi się te jednostki. Natomiast moim zdaniem ta oś natarcia niekoniecznie pójdzie wzdłuż drogi E105, tylko raczej będzie przebiegała trochę inaczej, ale to na razie takie dywagacje, wiecie, kanapowego generała to zostawię dla samego siebie. Odcinek, nazwijmy go centralnym, między Donieckiem a Sewierodonieckiem. No i tu pod Bachmutem nie jest dobrze. Nie jest źle, ale nie jest dobrze. Dlaczego? Ponieważ okazuje się, że ten taki kontratak ukraiński z wtorku, środy, to była po prostu próba odrzucenia Rosjan i skomplikowania ich działań ofensywnych, które nastąpiły na przestrzeni ostatnich 3 dni. I niestety widzimy, że Rosjanie no, na południe od Kodemy zdołali przerwać drogę T-513 między Dawną Gorłówką a Bachmutem. Tutaj Brygada Obrony Terytorialnej Ukraińskiej musiała się wycofać, nie miała dość sprzętu, no, w tym pasie nacierała Brygada Rosyjska. No, tutaj Ukraińcy ściągają siły. Znowu to nie ma charakteru przerwania frontu, żebyście nie myśleli, że to jest jakaś tragedia, że Ukraińcy, nie wiem, cofają się, czy nastąpiło przerwanie ich linii obronnych. Nie, no oni po prostu się musieli cofnąć, skrwawiając Rosjan, no ale to wycofanie miało miejsce. Trwają walki o tą miejscowość Zaicne. Wesoła Dolina została prawdopodobnie zajęta przez Rosjan, natomiast to, co jest niebezpieczne, to to, że te walki faktycznie podeszły już do przedmieści, wyraźnie do przedmieści Bachmutu, ponieważ mówimy już o zajęciu mniej więcej skrzyżowania 2,5 km od właściwych przedmieści miasta i drugiego skrzyżowania, które jest w linii prostej, powiedzmy no, niecałe 5 km od centrum, czyli aż dotąd doszli Rosjanie. Właściwie jedna z brygad rosyjskich, no i próbują kontynuować natarcie wzdłuż dróg, ale nie zrobią tego, jeżeli nie opanują takich pasma górskiego, znaczy pasma górskiego, bardzo źle to powiedziałem, w takie pagórka, który się tutaj znajduje i podobnie o ten teren teraz się toczą dość istotne walki. Siły ukraińskie, które bronią Bachmutu, są całkiem duże, bo tam jest przynajmniej jedna brygada zmechanizowana, jedna brygada zmotoryzowana, no, jedna brygada lekkiej piechoty, to są duże siły, tak? Więc raczej nie spodziewam się, żeby Bachmut miał paść w ogóle, ale no, nacisk Rosjan w tym rejonie jest dość widoczny. Na odcinku centralnym, czyli między Siwierskiem a Bachmutem, a bez zmian, uważam, że Rosjanie zobaczą Siwierskę jak świnia niebo. Więc tutaj linia frontu zamarła. Natomiast kolejną ciszę przed burzą mamy na odcinku północnym, ponieważ tutaj znowuż ta ofensywa ukraińska troszkę wyhamowała. Moim zdaniem dlatego, że Ukraińcy powoli dochodzą do linii obronnych rosyjskich, które były wzdłuż drogi R66. Natomiast no, zobaczymy, czy faktycznie będzie to tak wyglądało. Co się zmieniło, słuchajcie, od ostatniego tygodnia? No, zmieniło się dość dużo, ponieważ Rosjanie zostali całkowicie wywaleni z nadbrzega Oskili, przepraszam. Próbują ustanowić linię obrony w tym miejscu, natomiast tak jak wam wspominałem, czyli między Swatowym a Rubieżnym, natomiast tak jak wam wspominałem, ten brzeg tutaj jest zdecydowująco po stronie zachodniej, jest dominujący nad brzegiem po stronie wschodniej. Więc jeżeli Ukraińcy wyjdą tutaj na skraj, gdzie to jest ładnie zaznaczone cieniowanie mapy, mam nadzieję, że to będzie widoczne. Jeżeli Ukraińcy zdobędą ten teren, to on, słuchajcie, w zasadzie dominuje na mniej więcej 7 do 10 km. No tak, w zasadzie 7 do 10 km. Czyli jeżeli tutaj wyjdzie ukraińska artyleria i ukraińskie czołgi, to w zasadzie w pasie aż dotąd, to Rosjanie nie mają czego szukać, bo tu żadna ich linia obrony się tak naprawdę nie ustanowi. A to oznacza, że jeżeli uda się Ukraińcom jakimś cudem, no wszystko na to wskazuje, tak, ale to walki będą ciężkie, ale jeżeli uda im się zająć Swatowe i pokonać tutaj jakąś linię obrony, którą próbują ustanowić od pół miesiąca Rosjanie, no to może się okazać, że będziemy mieli do czynienia potem z ukraińskim sprintem na Starobielsk i z walkami w grudniu o Rubieżne i północ Sewierodoniecka, czego siłą zbrojnym Ukrainy zdecydowanie życzę. Natomiast na razie no, widzimy taką fazę przygotowywania, kształtowania tej operacji, która miałaby polegać na uderzeniu na Starobielsk i być może od północy na Sewierodonieck.
I wygląda tak na całym tym pasie, tak? Czyli i na północnej części tego odcinka, i na centralnej, i na południowej. Tutaj też na Kreminę nie rzucają się od razu Ukraińcy. Te postępy ukraińskie są takie powolne, metodyczne. Natomiast tutaj te postępy wojsk ukraińskich są powolne, są metodyczne. Ukraińcy nie rzucają się tutaj do ataków, które by ich kosztowały za dużo żołnierzy. Aczkolwiek każde działanie ofensywne są kosztem zwiększonych strat, tak? No tutaj nie ma cudów po prostu. To nie zawsze można mieć takiego farta jak na początku operacji charkowskiej. Zresztą nie był fart, była w sumie dokładnie i precyzyjnie zaplanowana operacja. To inna sprawa, że szczęście sprzyja większym batalionom, jak to mawiał Napoleon Bonaparte, a jeżeli wojsko jest dobrze dowodzone i wysoce umotywowane, a tak jest wojsko ukraińskie, no to już w ogóle cudownie wygląda. Więc jak to wygląda? Generalnie, słuchajcie, to jest ta trzecia rzecz, czyli cisza przed burzą, a w zasadzie bym powiedział, że cisza przed dwiema burzami i monstrualna cisza przed tornadą albo tsunami. Czyli mamy taką małą pauzę przy rosyjskiej, ukraińskiej, przepraszam, ofensywie na północy chersońskiego i tutaj no, czekamy na ten kolejny skok. Dokładnie tak samo to wygląda w okolicy charkowskiego, czyli podciągnięcie sił, kształtowanie, właściwie przygotowywanie operacji, która prawdopodobnie pozwoli nie tylko zdobyć Swatowe, ale pójść na Starobielsk i na Sewierodonieck. Ale to wszystko, słuchajcie, to są możliwości, które naturalnie będą kontynuować Ukraińcy, no bo dobrze im idzie. Natomiast to, co się dzieje na odcinku centralnym w tej chwili, to już zaczyna wyglądać bardzo, bardzo ciekawie. W świetle tego, co się wydarzyło wczoraj z Mostem Krymskim i o tym będzie druga część. No więc słuchajcie, przeżyjmy to jeszcze raz. W tle filmik z eksplozji na moście. Zdjęcia satelitarne pokazujące, jak ten most wygląda po eksplozji. I teraz tak, co się wydarzyło? Co się wydarzyło na końcu? A właściwie hipotezy na temat tego, co się wydarzyło, ale jaki jest skutek? Most Krymski był bez wątpienia najważniejszą arterią komunikacyjną dla Rosjan na południu, umożliwiającą zaopatrywanie wojsk. Dlaczego? A mianowicie dlatego, że linie kolejowe, które przebiegały tym korytarzem wyrąbanym z Krymu do Rostowa nad Donem, nie zostały do końca udrożnione. One były regularnie wysadzane przez ukraińską partyzantkę, znaczy, przepraszam, komandosów, partyzantów pewnie też, ale w ramach, powiedzmy, generalnie operacji specjalnych. Co więcej, te linie kolejowe przebiegały w bliskiej odległości, znaczy nie to raczej, na tyle bliskiej odległości, że zostały kilkukrotnie zhajmarsowane punkty różne węzłowe. No, nie było to ani pewne, ani bezpieczne połączenie umożliwiające transport naprawdę setek tysięcy ton zaopatrzenia. Most Krymski, czyli dwie nitki jezdni drogowej i dwie nitki, jezdni to złe słowo, wybaczcie, nie jestem mostowcem, ale dwie pary torów kolejowych, czyli duży, solidny most. I teraz jaki jest efekt ukraińskiego ataku? Jedna nitka drogowa została zerwana, jezdnia została zerwana na długości dwóch przęseł, a trzecie przęsło trochę dalej runęło do wody. Ocalała nitka jest uszkodzona na tyle, że ograniczenie tonażu na niej wynosi 3,5 tony, jeszcze musi być ruch prowadzony wahadłowo. Oznacza to, że ten most z punktu widzenia transportu wojska i transportu sprzętu wojskowego jest już nieprzydatny. Tak, Rosjanie mogą się pocieszać, machać sobie chorągiewkami tam z tą całą Zetką i Putinem i w ogóle i pocieszać się, że przecież puścili po nie wiem, 12 godzinach ruch samochodowy mostem. Ale prawda jest taka, że ten most z punktu widzenia transportu wojskowego jest martwy, nie istnieje, został zniszczony i Rosjanie będą potrzebowali miesięcy, żeby go przywrócić do ruchu wojskowego, samochodowego. Więc gigantyczny sukces Ukraińców, jeżeli chodzi o to. Natomiast most kolejowy. To jest ciekawsza sytuacja, ponieważ jedna nitka niestety ocalała, w zasadzie nietknięta. Nią Rosjanie będą mogli wahadłowo puścić ruch na magistrali kolejowej. Natomiast na drugiej nitce stał przez kupę godzin wypalający się skład z cysternami i tam jakieś produkty ropopochodne ciekły po prostu na konstrukcję mostu i ogień szalał. W efekcie tam będą odkształcenia, będą uszkodzenia konstrukcji. W okresie pokoju ten most poszedłby bezdyskusyjnie do po prostu wymiany kilku, jak to nazwać, przęseł, powiedzmy. I w ogóle tam byłaby wymiana konstrukcji mostu w tych rejonach, gdzie nastąpiło to wypalanie. Natomiast jest to sytuacja wojenna, Rosjanie też raczej nie będą na to zwracać uwagi, więc pewnie oni w jakiś sposób wzmocnią ten most i spróbują po nim puścić ruch z ograniczeniem. Zobaczymy, jakie rozwiązanie zadecydują się Rosjanie.
Natomiast no, spadek o, nawet nie spadek o połowę, tylko to jest spadek o ponad połowę, ponieważ no, to oznacza, że będą musieli puszczać ruch wahadłowo. To oznacza dla nich wiele problemów. W każdym razie o transporcie drogowym, militarnym mogą raczej Rosjanie zapomnieć na moście krymskim. Transport kolejowy, czyli ten najistotniejszy, został ograniczony nie o połowę, a o zasadniczo ponad połowę ze względu na zatory, na konieczność wahadłowego kierowania ruchem i tak dalej. Teraz, co się wydarzyło? Wydarzyła się eksplozja na moście krymskim. Prawdopodobnie i na razie jest to chyba najbardziej sensowna hipoteza, to taka, że wybuchła ciężarówka, która przewoziła kilkanaście ton jakiejś produkcji, jakiejś roboty, ładunku wybuchowego, prawdopodobnie ANFO tak zwanego, czyli mieszaniny saletry amonowej, mieszaniny generalnie nawozów nasączonych olejem czy jakimiś rzeczami. I teraz jak to się stało, że cokolwiek mogło w samochodzie wybuchnąć na moście? Przecież podobno wszystkie były tam ładunki i tiry prześwietlane. No to zdjęcie z kontroli tego tira już wyszło. Wyglądało tak, że kierowca otworzył z tyłu pakę, pokazał policjantowi, co jest na pace i przy nim zamknął te drzwi. Policjant ani nie wszedł na tą pakę tego auta, nie sprawdził ładunku, nic. Natomiast ta teoria o tym, że to był wybuch ciężarówki wyładowanej materiałem wybuchowym, też ma trochę wad, bo to jest tylko teoria, tak? Zdjęcia z kamer przemysłowych z mostu są tak słabe. Dokładnie te filmy z tych kamer były kręcone potem komórkami i to było wrzucane do sieci. To jest właśnie tak fatalnej jakości, że ciężko nawet określić moment eksplozji, ciężko to policzyć, ciężko z tym zrobić cokolwiek sensownego. Ten materiał generalnie jest praktycznie nieprzydatny do tego typu oceny. No na razie większość osób zakłada, że to był wybuch ciężarówki, która jechała po tej prawej jezdni mostu. I ten wybuch był na tyle pechowy dla Rosjan, że przy okazji zapalił stojącą akurat wtedy, czy zwalniający skład kolejowy z cysternami, czyli bardzo fartownie dla Ukraińców. Natomiast najlepsze jest to, że sami Ukraińcy nie przyznali się do tego ataku. Nabierają wody w usta, takie puszczają oczko, haha, most wyleciał, to my, ale nie mówią wprost, że to oni. Dlaczego nie mówią? Ponieważ jeżeli to był użyty pojazd taki jak ta ciężarówka, to PR-owo w Stanach Zjednoczonych to źle wygląda, bo używanie pojazdów samobójczych z improwizowanym ładunkiem wybuchowym źle się kojarzy Amerykanom po Iraku, Syrii, Afganistanie. A po drugie wiele wskazuje na to, że szofer, który wiózł ten ładunek, w ogóle nie miał pojęcia, co on wiezie. Tak, to był jakiś koleś, który raczej nie miał powodów, już zidentyfikowano faceta. On nie miał żadnych powodów, żeby się wysadzić, nie? On normalnie pracował w Rosji, co prawda nielegalnie, ale przez kupę lat. Miał tam jakąś rodzinę, oczywiście, wiecie, cała litania konfliktu z prawem, mandatów, odbieranego prawa jazdy, przywracanego, łapówek i w ogóle. Ale wszystko wskazuje na to, że to nie był zamach samobójczy, w sensie, że gościu nie planował tego, że on się wysadzi, tylko wiózł po prostu gigantycznych rozmiarów bombę, nie wiedząc, co wiezie. I w pewnym momencie zostało to albo jakoś zdalnie, albo czasowo zdetonowane, prawdopodobnie zdalnie. No jeżeli tak było, no to krąkowa robota sił specjalnych ukraińskich, jeżeli oczywiście to są Ukraińcy. Jest jeszcze opcja, o czym zaraz, jest jeszcze opcja taka, że był to jakiś atak rakietowy na ten most, ale brak do tej pory filmów, brak zdjęć, które by pokazywały coś spadającego na most. Raczej by takie filmy w przestrzeni publicznej wyszły, chociażby z jakichś kamerek samochodowych, z czegoś, no nie ma czegoś takiego. Więc raczej są szanse minimalne na to, żeby to były jakieś rakiety Grom 2, Hirms albo ATACMS. Zwłaszcza, że raczej Amerykanie nie daliby autoryzacji Ukraińcom na tego typu atak ATACMS-ami, tak mi się wydaje. Natomiast wiecie, te Gromy Hirmsy ukraińskie to już taka jest na poły mityczna broń, że mówi się, że istnieją, ale to nie jest takie pewne. Niezależnie od tego, w jaki sposób przeprowadzono ten atak, no to sukces jest gigantyczny, ponieważ zablokowano najważniejszą arterię komunikacyjną rosyjską na południu na transportu wojsk. Pod względem drogowym, pod względem kolejowym ograniczono jej przepustowość o ponad połowę. I w tym momencie to jest dla Rosjan, słuchajcie, katastrofa, ponieważ jeżeli ruszy jakaś ofensywa ukraińska w kierunku Morza Azowskiego, o czym wam mówiłem, nieważne czy na Melitopol, czy na Bierdańsk, czy na Mariupol, to będzie dla nich katastrofa, tak? Więc może to być tak, że to nie jest przypadek, że to się wydarzyło teraz i może być tak, że to jest w ramach takiego przygotowywania do naprawdę dużej ofensywy ukraińskiej. Zobaczymy, nie twierdzę, że ona się wydarzy, bo znowu jest taka złowroga cisza, czyli jeżeli nic nie widać, to czasami oznacza, że się może bardzo dużo wydarzyć, tak? Więc zobaczymy, co się wydarzy.
Natomiast jest jeszcze jedna teoria z tym mostem kerczeńskim, która może być dla Was ciekawa. Mianowicie część moich znajomych wysnuwa teorię, że to może być false flag rosyjski, czyli że Rosjanie sami sobie to zrobili w ramach jakichś tam zamachów, przetasowań na szczytach władzy, tylko trochę je przedobrzyli, bo przy okazji walnęli sobie w pociąg. Nie wiem, ile w tym jest prawdy. Ja jestem trochę sceptyczny do tej teorii, ale taka teoria funkcjonuje. Całkiem poważni ludzie, przy chcą zostać anonimowi, wysnuwają taką teorię, więc no, może coś w tym być. Ja osobiście obstaję przy tym, że to po prostu jest błyskotliwa operacja ukraińskiego wywiadu. No i co, no bez wątpienia gigantyczny sukces ukraiński. Raz, że propagandowy, dwa, że realny o wymiarze takim, słuchajcie, logistycznym. I z takich rzeczy związanych z tym, co wam chciałem przekazać na temat takich nowości, to w zasadzie tyle, ponieważ od ostatniego raportu nie za dużo się wydarzyło wbrew pozorom, tak? Mówię, złowroga cisza na kierunku charkowskim, na kierunku chersońskim, ewidentnie widać takie podciąganie sił ukraińskich przed kolejnym rzutem. Natomiast na odcinku centralnym, to tak jak już wam mówiłem, to jest cisza nie przed burzą, a przed jakimś po prostu monstrualnym tsunami, które moim zdaniem będzie nadchodzić. I tutaj pozdrawiam kolegę Mikołaja Susujewa, który potwierdził mi informację, że Ukraińcy mają nie tylko sformowanych około 20 nowych brygad zmotoryzowanych i zmechanizowanych, ale też mają około 20-30 brygad obrony terytorialnej. Tak, i te brygady OT oczywiście to mogą, to jest monstrualna liczba. Te brygady OT oczywiście pilnują Białorusinów i drugorzędnych kierunków. Natomiast jeżeli mamy potwierdzenie, że oprócz wojsk operacyjnych mamy 20 nowych sformowanych brygad zmotoryzowanych, no to jest dużo. To jest, słuchajcie, bardzo dużo. I zakładając, że te jednostki potrzebowały mniej więcej pół roku okresu szkolenia, tak przynajmniej pół roku, no to one będą teraz już niedługo na dniach gotowe do czegoś. A do czego, to pewnie zobaczymy w przeciągu najbliższego miesiąca. I tą optymistyczną myślą kończę i zapraszam do wysłuchania zakończenia. I to by było tyle, drodzy widzowie. Dziękuję wam bardzo, że byliście, że wysłuchaliście, że poświęciliście ten czas na to, co dla was przygotowałem. Jeżeli wam się podobało to, co dla was przygotowałem, no to jeszcze tradycyjna prośba o zalajkowanie, zasubskrybowanie, gdzieś tutaj przesłanie do znajomych, skomentowanie na dole, gdzieś tu. No i oczywiście możecie wesprzeć mój kanał w programie Patronite. I w tym miejscu serdecznie i gorące podziękowania dla patronów, którzy to robią i którzy mnie wspierają. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Kolejny odcinek będzie miał miejsce we wtorek, to będzie ten zapowiadany w zeszłym tygodniu odcinek z panem pułkownikiem Piotrem Lewandowskim. Część zasadnicza jest nagrana, będę go to montować. Bardzo ciekawy odcinek o charakterze rosyjskiej mobilizacji i monstrualnych problemach, które ta mobilizacja spotyka. Myślę, że jak wysłuchacie tego wtorkowego odcinka, to bardzo wiele wam się poukłada informacji związanych z tym, dlaczego w Rosji jest taki bałagan, dlaczego im ta mobilizacja nie wychodzi, dlaczego oni rzucili tych poborowych w zasadzie może nie do walki, ale w rejon walk od razu. Pułkownik to, słuchajcie, absolutnie rewelacyjnie tłumaczy i bardzo, bardzo gorąco zachęcam was do wysłuchania audycji, która się pojawi na kanale we wtorek, gdzieś w okolicach godziny 12. I tym optymistycznym akcentem kończę. Dzięki wielkie, że byliście, dziękuję, że oglądaliście. Trzymajcie się, cześć.